Zaczynajmy nasze zgromadzenie. Witam Państwa na kolejnej miesięcznicy kresowej w Warszawie. Po raz kolejny spotykamy się, ażeby pokazać, że bardzo nam zależy na uchwaleniu przez polski Sejm nie kolejnej uchwały, ale ustawy dotyczącej ukraińskiego ludobójstwa na obywatelach polskich na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Ustawy, w której również byłaby penalizacja ideologii banderowskiej i symboliki banderowskiej, które niestety również szerzą się nie tylko na Ukrainie, ale również na terenie naszej ojczyzny. Dzisiaj naszym specjalnym gościem, którego serdecznie witam, jest pan Stanisław Srokowski. Pisarz, poeta, autor książek, na podstawie których powstał scenariusz filmu Wołyń, a więc filmu, który przybliżył szerokiej publiczności, zwłaszcza w Polsce, problematykę związaną z Kresami i związaną z ludobójstwem na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Bardzo bym prosił o zabranie głosu naszego prezesa Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich z siedzibą w Warszawie, która to związek patronuje naszym comiesięcznym tutaj spotkaniom. Bardzo proszę, Witold Listowski. Szanowni zebrani, przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim za przybycie tutaj na to nasze spotkanie. Wszystkim chciałbym przypomnieć, że my tutaj przed parlamentem spotkaliśmy się 7 lipca i wtedy przedstawiliśmy nasze żądania. Przekazaliśmy informację, czyli naszą petycję marszałkowi Sejmu. Do dnia dzisiejszego marszałek Sejmu na tą petycję nie odpowiedział. Więc przyszliśmy tutaj jeszcze raz prosić i żądać. Żądać zamiast uchwały, ustawy dotyczącej ludobójstwa Polaków tam na Kresach. Żądać ustawy o Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Wysłaliśmy do jednego i drugiego marszałka prośbę, by obie izby przyjęły uchwałę mówiącą, że operacja Wisła zakończyła w Polsce ludobójstwo w 1947 roku. Miesiące mijają, odpowiedzi żadnej. Zwróciliśmy się do marszałka Sejmu i Senatu z prośbą, byśmy mogli na terenie parlamentu zorganizować konferencję historyczną na temat operacji Wisła. Niestety, zgody takiej nie otrzymaliśmy. Taką konferencję miesiąc temu zorganizowaliśmy w budynku Pasty, gdzie wystąpiło wielu naukowców i omawialiśmy sprawę operacji Wisła. Dzisiaj ta sprawa jest cały czas aktualna, bo to akurat jesteśmy w kwietniu, a w kwietniu rozpoczęła się operacja Wisła. Ukraińcy, strona ukraińska cały czas mówi, jaką to wielką krzywdę zrobiono Ukraińcom, przeprowadzając tą operację. Skrytykowano konferencję, która odbyła się w Paście i skrytykowano konferencję, która odbyła się kilka dni temu w Przemyślu. Uważamy, że powinniśmy tutaj, z tego miejsca i z każdego innego miejsca wołać głośno do parlamentarzystów, których tutaj dzisiaj nie ma, a którzy powinni być z nami. My powinniśmy im powiedzieć, że oni zostali wybrani również przez Kresowian. Kresowianie czekali na dobrą zmianę.
Myśleliśmy, że ta zmiana doprowadzi do tego, że Sejm Rzeczypospolitej przyjmie ustawę o ludobójstwie. Niestety, czekamy dalej i będziemy czekać. Nie popuścimy. My już teraz nie prosimy. My żądamy i żądać będziemy. Uważam, że następna miesięcznica powinna być zorganizowana przed ambasadą ukraińską. Czyli 11 maja powinniśmy się spotkać przed ambasadą ukraińską i żądać, by Ukraina potępiła zbrodnie ludobójstwa na narodzie polskim. Ja w tamtym roku w lipcu pytałem prezydenta Poroszenkę, kiedy Ukraina potępi zbrodnie. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Proszę Państwa, chciałbym, żeby na nasze miesięcznice przychodziło wiele ludzi, żeby te nasze miesięcznice przebiły się do społeczeństwa. Ale pamiętajmy o tym, że w przyszłym roku mamy jedne wybory, co roku będą następne. Parlamentarzyści, którzy nie przychodzą tutaj na te spotkania, powinni również o tym pamiętać i my im będziemy o tym przypominać. W dniu dzisiejszym chciałem jeszcze wszystkich powiadomić, że Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich jest organizatorem Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa w dniu 9 lipca. W dniu 9 lipca o godzinie 13 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego zostanie odprawiona uroczysta msza święta, a po niej z pocztami sztandarowymi, z kompanią honorową przejdziemy do grobu nieznanego żołnierza, gdzie zostanie odczytany apel pamięci, oddana salwa honorowa. I bardzo liczymy, że społeczeństwo kresowe z całej Polski zjawi się właśnie w lipcu na tych uroczystościach. W najbliższym czasie ogłosimy tą listę, która w tej chwili składa się ze stu kilkudziesięciu osób, ważnych osób. Został powołany również komitet organizacyjny. Na czele komitetu honorowego stanął ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, a wiceprzewodniczącymi jest tutaj obecny pan Stanisław Srokowski oraz pani doktor Lucyna Kulińska i ja. Chciałbym bardzo, żeby te informacje, które tutaj się odbywają, zostały przekazane do społeczności kresowej. Ale to już, proszę Państwa, nie jest tylko sprawa kresowian. To już jest sprawa polska. Zobaczmy, co dzieje się na Ukrainie. Niszczą nasze pomniki. Potrafią ostrzelać konsulat. A my słyszymy i tam na Ukrainie, i tutaj, że to zrobili Rosjanie. My domagamy się, żeby władze ukraińskie znalazły sprawców. Ale ja z tego miejsca chciałbym zapytać, czy 1 stycznia w Kijowie, we Lwowie, gdzie tysiące Ukraińców z pochodniami wychodzi na ulice swoich miast, z portretami Bandery, to też są Rosjanie? Czy pomniki na Ukrainie stawiają Rosjanie? Czy tablice stawiają Rosjanie? Takie pytanie zadaję politykom ukraińskim i naszym politykom, żebyśmy mogli powiedzieć, kto dokonał tego. Sprawcy powinni być ujęci. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za przybycie i oddaję głos panu Stanisławowi Srokowskiemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, że
przybyliście tutaj na to nasze spotkanie. Wprawdzie jest nas niewielu, ale to nawet powiedziałbym nie o ilość idzie, ale o serca. Ci, którzy przyszli, mają gorące serca i otwarte umysły i wiedzą, że tak jak powiedział prezes Listowski, to nie jest sprawa tylko kresowian. I w ogóle, jeżeli mówimy Kresy, kresowianie, tamte ziemie, Lwów, Tarnopol, Wilno, Lwów, Stanisławów, Krzemieniec, to jest Polska. To jest historia, to jest tradycja, to są nasze dzieje. I my nie możemy jak gdyby uważać, że kresowianie to jest jakieś getto, że to jest jakieś plemię oddzielne, które oderwało się od wielkiej, wspaniałej polskiej historii. Akuratnie Kresy były tą częścią Rzeczypospolitej, która włożyła największy skarb do naszych dziejów, która stworzyła te Kresy, która stworzyła naszą historię, która stworzyła naszą naukę, kulturę, literaturę, sztukę. Gdybyśmy chcieli dzisiaj wymieniać największe zdobycze polskiej kultury, to przede wszystkim pomniki tej kultury wywodzą się właśnie z Kresów. Zaczynając od wieku XIV poprzez XV, XVI, aż do dzisiaj. Także wreszcie to trzeba uzmysłowić naszej władzy, która jest głucha i ślepa na własną historię, na własną tradycję, na własne dzieje, która nie rozumie, która nie chce zrozumieć tego, że ona wywodzi się właśnie z tej wielkiej tradycji i zagubiła ją, a gubiąc ją niszczy, bo przez zapomnienie niszczy się własną historię. Ci, którzy ją zapominają, tę naszą własną historię, tę naszą własną wielką tradycję, skazują siebie samych na zapomnienie. I to jest nieuchronne. Jeżeli oni nie będą, mówię o tych, którzy są tutaj za moimi plecami, o tych posłach tam, którzy dotychczas władali i władają tym budynkiem, jeżeli oni zapomną o nas, to my o nich na pewno zapomnimy. To historia o nich na pewno zapomni. Mają jeszcze okazję jak gdyby otrzeźwieć, odzyskać mowę, odzyskać wzrok, odzyskać słuch. Jeszcze nie jest za późno. Poza tym muszą pamiętać o tym, że w Polsce dzisiaj mieszka 6 milionów kresowian. Proszę Państwa, 6 milionów kresowian, którzy mieszkają na tej ziemi, którzy za dwa lata, niepełne dwa lata pójdą oddawać swoje głosy na tych tylko, jak sądzę, którzy będą na to zasługiwali. Niech pamiętają o tym. Chciałbym jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy. Prezes wspomniał, że na Ukrainie odradza się idea banderowska. Ona już się nie tylko odradza, ona tam się mocno zakorzeniła. Te pomniki Bandery, Szuchewicza, Łaczkiewskiego, Lebiedia, największych zbirów, największych morderców stoją dzisiaj na ulicach polskich miast, które do Rzeczypospolitej należały przez 600-700 lat. I to godzi w naszą dumę narodową, że tymi ulicami, którymi przechadzali się w Polsce królowie, dzisiaj na tych samych ulicach są najwięksi zbrodniarze. To jest coś porażającego i coś bardzo smutnego. I za ten stan, za ten fakt, że dzisiaj Bandera stoi we Lwowie, w Tarnopolu, w Lucku, w Stanisławowie i w setkach miast polskich dawnych, że za ten stan odpowiadają polskie rządy. To nie jest tak, że tylko Ukraińcy są winni temu, że tam są w tej chwili te pomniki. Żaden polski rząd do tej pory nie zaprotestował przeciwko rozkwitowi ideologii nazistowsko-faszystowskiej na Ukrainie. I dopóki tego nie usłyszymy, że polskie rządy odcinają się, dopóki nie usłyszymy, że polskie rządy żądają, władza polska, Sejm polski, prezydent polski, że żądają zejścia z tej fatalnej, porażającej, głupiej, bezsensownej polityki ukraińskiej, która żywi się śmiercią tamtych czasów, buduje swoją tożsamość na trupach. To jest bardzo zły znak i bardzo by zależało, myślę, nam, kresowianom, ale chyba też wszystkim mądrym, uczciwym, rzetelnie myślącym Polakom,
żeby ten stan zmienić. Oczekujemy od rządu polskiego, oczekujemy od polskiego parlamentu, że przerwie tę zmowę z milczenia i wreszcie upomnie się o to, żeby Ukraina uwolniła się od ideologii faszystowsko-nazistowskiej w postaci pomników, w postaci podręczników szkolnych do klasy pierwszej. Jest taki podręcznik, który brzmi: ja banderowiec, ja banderówka. I dzieci, które mają 7, 8, 10 lat, dzisiaj na Ukrainie uczą się, jak być banderowcem. Dziecko mające 7, 8 lat dowiaduje się, że ma być banderą. Dziewczynka, że ma być banderą. To znaczy kim? Kimś, kto weźmie siekierę, nóż i pójdzie mordować. Przecież ten stan jest katastrofalny i władza polska na to nie reaguje. Proszę Państwa, to nie jest nasze ostatnie spotkanie. My jesteśmy twardzi ludzie. Przez 70 lat wbrew rządom, wbrew polityce, wbrew parlamentom, wbrew prezydentom robiliśmy to, co do nas należało. Przypominaliśmy, czym są Kresy. Mówiliśmy o przelanej polskiej krwi. Mówiliśmy o rzeziach, które były dokonywane na nas. Mimo że nie chciano nas, mimo że wyrzucano nas, to nie ustępowaliśmy i nie ustąpimy. Mamy świetnego prezesa, mamy świetne stowarzyszenie, mamy znakomitych, choć nieco nie najmłodszych, ale twardych, mocnych Kresowian. I wiem, że młode pokolenie zaczyna się budzić i myślę, że to przebudzenie nastąpi. I będziemy bardzo walczyli o to, żeby młode pokolenie weszło na nasze tropy, żeby szło za nami, żeby budowało ideę wielkiej, wspaniałej, mądrej Polski, której korzenie sięgają Kresów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Stanisławowi Srokowskiemu. Jeszcze jedna informacja związana z dzisiejszym pobytem pana Stanisława w Warszawie. Po tym naszym zgromadzeniu tutaj o godzinie 19:30 na ulicy Wspólnej 51 będzie spotkanie, panel dyskusyjny dotyczący Ukrainy, którego uczestnikiem będzie właśnie... Ja myślę, że... pan Stanisław Srokowski oraz pan Leszek Sykulski. Będzie to panel dotyczący upadku cywilizacyjnego oraz geopolitycznej klęski dzisiejszej Ukrainy. Pan Leszek Sykulski i będzie przedstawicielem właśnie portalu Geopolityka, specjalistą od spraw geopolitycznych. Czyli wszystkich, którzy chcą jeszcze posłuchać pana Stanisława Srokowskiego, a także pana Sykulskiego, zapraszam na spotkanie, które się odbędzie już za niecałą godzinę, o godzinie 19:30, ulica Wspólna 51. To jest pomiędzy ulicą Marszałkowską a ulicą Poznańską. Jeżeli ktoś z Państwa zechce, to zapraszamy na to spotkanie. A teraz prosiłbym o zabranie głosu koleżankę Katarzynę Sokołowską z organizacji Narodowy Świt. Witam Państwa serdecznie. Gromadzimy się już po raz 9, aby uczcić pamięć naszych pomordowanych na Kresach rodaków i nie spoczniemy, aż osiągniemy cel, czyli ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Polskich Ofiar Ukraińskich Szowinistów. Nie możemy pozwolić na zapomnienie o tych strasznych wydarzeniach, jak i nie możemy dopuścić, aby powtórzyły się one ponownie. Nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić ogromu cierpienia, jakiego doświadczyli ci biedni ludzie zamordowani na 360 sposobów i konania w przerażających męczarniach. Czy ktoś z nas wyobraża sobie być nabitym na sztachetę, mieć wydłubane oko, przybity język do stołu, połamane ręce i nogi, być obdartym żywcem ze skóry lub być przerżniętym piłą? Zastanówmy się czasem nad cierpieniem tych wszystkich ludzi, które zadali im przodkowie tych, którzy tak tłumnie zalewają nas
nasz kraj i próbują się nazwać naszymi braćmi. Tego nie da się zapomnieć i nie da się wybaczyć, tym bardziej jeśli z drugiej strony nie ma żalu za popełnione zbrodnie, tylko w dalszym ciągu brnie się w kłamstwa i fałszuje się historię. Nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na problemie z Ukraińcami jako zagrożeniem dla naszych stanowisk pracy, obniżeniem płac czy też spowodowaniem dalszej emigracji naszych rodaków. Być może nie byłoby aż takiego dużego problemu z nimi, gdyby polscy przedsiębiorcy mieli jakikolwiek honor i gdyby ich głównym priorytetem nie była mamona. Ale kiedyś ci wszyscy zdrajcy zostaną rozliczeni. Problem z Ukraińcami w naszym kraju to problem o wiele poważniejszy i zupełnie na innej płaszczyźnie. Problemem jest nieuzasadniona nienawiść do Polaków i usprawiedliwianie swoich zbrodni tłumaczeniem, że byliśmy ich strasznym okupantem przed II wojną światową. Tak naprawdę II Rzeczpospolita pozwoliła Ukraińcom na bardzo dużą swobodę. Istniały ukraińskie partie, Ukraińcy zasiadali w Sejmie i Senacie, było ukraińskie szkolnictwo, prasa, harcerstwo i różne instytucje kulturalne. Całkiem jak teraz. Niestety byliśmy za dobrzy dla nich. Pozwoliliśmy na to, aby pasożyt zabił żywiciela. Chęć dążenia do stworzenia państwa przysłoniła im oczy i ożywiła w nich tłumione, wyssane z mlekiem matki barbarzyństwo. Przed wojną mniejszość ukraińska liczyła 5 milionów mieszkańców, w tej chwili w Polsce jest ich około 2 milionów. Co będzie w sytuacji, gdy ta liczba się wkrótce powtórzy? Już dziś śmieją się nam proste w oczy, a co będzie, gdy poczują się jeszcze bardziej silniejsi? Ostatnio byliśmy świadkami tego, jak Ukraińcy protestowali, aby na Litwie nie doszło do wyemitowania filmu Wołyń. Tłumaczyli się tym, że film jest nawoływaniem do nienawiści, tylko już zapomnieli wspomnieć, że scenariusz do tego filmu napisali ich dziadkowie. Jakie to bardzo modne wśród nacji rasistowskich robienie z siebie ofiar, mordowanie ludzi, posądzanie innych o nawoływanie do nienawiści, czy też fałszowanie historii w taki sposób, aby swoje zbrodnie przerzucić na inny naród. Propaganda trwa w naszym kraju w najlepsze. Ostatnio w Warszawie, jakże typowe polskie władze, zorganizowały wystawę fotograficzną o biednych rodzinach ukraińskich, które zostały zmuszone, aby opuścić Ukrainę na skutek działań wojennych. Gdy Polska była zagrożona, to nawet dzieci wiedziały, że muszą walczyć o swoją matkę, jaką jest ojczyzna. Ukraińcy, jeżeli wasz upadający kraj wmawia wam, że oddziały UPA i ON walczyły o niepodległość Ukrainy, że przez operację Wisła ucierpiały tysiące Ukraińców, że nasze dwa narody są w przyjaźni, że za wszelkimi ekscesami w stosunku do nas Polaków stoją Rosjanie, to my chcemy was wyprowadzić z błędnego myślenia. Rozumiemy dobrze, co doskonała propaganda może uczynić z ludzkim umysłem, a więc dajemy wam szansę na samodzielne myślenie. Zacznijmy od tego, że nie możemy mówić o nacjonalizmie ukraińskim, jeżeli takiego państwa jak Ukraina nigdy nie było, a Ukraińcy nie są żadnym narodem, tylko nieukształtowaną społecznie nacją. Wasi przodkowie bardzo chcieli być narodem, tak bardzo, że dopuścili się przerażających, okrutnych morderstw na minimum 250 tysiącach bezbronnych kobiet, dzieci i starców. O niepodległość państwa walczy się z kimś równym sobie lub silniejszym od siebie. Przynajmniej tyle moglibyście się nauczyć od narodu polskiego. Operacja Wisła, polegająca na przesiedleniu ludności ukraińskiej, była zakończeniem ludobójstwa dokonywanego przez waszych przodków na Polakach. Wy w ten sposób poznaliście przynajmniej, co to znaczy mieszkać w lepszych warunkach. Skąd wasze pretensje i żądania od władz polskich na sfinansowanie obchodów operacji Wisła jako waszej żałoby narodowej w naszym kraju? Jak potomkowie naszych oprawców mogą na naszej ziemi gloryfikować zbrodniarzy i paradować bez najmniejszego wstydu i skruchu po naszych ulicach? Nie macie prawa organizować takich imprez w naszym kraju. Ostatnie wasze tłumaczenie odnośnie ataku na polską placówkę w Łódzku, demonstracji Polaków przed przejściem granicznym w Rawie Ruskiej, czy też niszczeniu polskich pomników świadczą tylko o wspaniale prowadzonej propagandzie przez wasze władze. To, że ludzie rządzący w Polsce przedstawiają opinii publicznej wasze brednie odnośnie trzeciej siły, to wstyd dla Polaków. Chcemy, żebyście wiedzieli, że my wiemy doskonale, kto stoi za tymi incydentami. Wiemy również, że te wydarzenia świadczą tylko o początku końca waszej krainy. Ukraińcy, nie wszyscy w Polsce są idiotami. Przyjaźni pomiędzy naszymi, pomiędzy nami, nie narodami. Przyjaźni pomiędzy nami nigdy nie było. Nie ma i nie będzie, a to za sprawą waszych przodków i za sprawą was samych, którzy nie chcecie przejrzeć na oczy i zacząć myśleć trzeźwo. Nie może być pojedania, jeżeli z waszej strony, a więc ze strony oprawców naszego narodu, nie ma żalu, skruchy, potępienia ludobójstwa, ukarania jeszcze żyjących rezunów i spowodowania zadośćuczynienia naszym krzywdom.
Decydujące znaczenie, które wyklucza pojednanie, to uznanie ludobójców za swoich narodowych bohaterów. Nie można się bratać z wrogami. Ludzie rządzący w Polsce zezwalają na zalewanie naszej ojczyzny potomkami naszych oprawców. Pytanie, czy są nieświadomi zagrożenia, czy też robią to wszystko według zaplanowanego odgórnie scenariusza. Niezrozumiałe dla nas Polaków jest ściąganie wschodnich uchodźców i całkowite zapomnienie o polskich repatriantach, czy też rodakach, którzy wyjechali za granicę. Niezrozumiałe jest dla nas finansowanie Ukraińców w Polsce, czy też wielomilionowe bezzwrotne pożyczki udzielane Ukrainie, biorąc pod uwagę beznadziejną sytuację wielu rodzin w Polsce. Niezrozumiałe jest dla nas finansowanie ukraińskiego brukowca Nasze Słowo, na łamach którego publikowane są artykuły zawierające antypolską propagandę i opluwające polskich bohaterów narodowych oraz bestialsko pomordowane polskie ofiary. Łącznie w 2017 roku rząd PiS dofinansuje działalność antypolskiej organizacji ukraińskiej w Polsce kwotą ponad 1,5 miliona złotych. Niezrozumiały jest dla nas udział w życiu politycznym takich ludzi jak Miron Sycz, którego ojciec był zbrodniarzem z UPA, z którego dokonałem pani Miron jest bardzo dumny, a na dodatek mówi, że był wychowywany w nienawiści do Polaków. Niezrozumiałe są antypolskie działania wysoko postawionych urzędników państwowych, na których decyzje wpływa mniejszość ukraińska. Ci ludzie rządzący naszym krajem powinni uczyć się od takich bohaterów jak Łupaszka, Wołyniak, Żubryt czy Ogień, że z banderowcami się nie rozmawia. Władza uśpiła naszą czujność i zdobyła nasze poparcie, nie zgadzając się na przyjmowanie do naszego kraju muzułmańskich uchodźców. Byliśmy im wdzięczni, że chronią nas przed najazdem islamistów. Tak bardzo się z tego cieszyliśmy, że nie zauważyliśmy nawet, że fundują nam coś znacznie gorszego. Sprowadzają nam na głowy ukształtowanych i wrogo nastawionych do nas Ukraińców, potomków naszych oprawców, czczących swoich tchórzliwych i zboczonych umysłowo bohaterów. Plują nam w twarz, a naszych przodków zabijają po raz drugi. Trzeba mówić jak jest, nie możemy się bać, bo jeżeli będziemy się bać we własnym kraju, głosić prawdę, to już jesteśmy niewolnikami. Jeszcze na koniec chciałam powiedzieć o naszej inicjatywie, Organizacji Narodowy Świt, jaką jest petycja do ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana Piotra Glińskiego i pozwolę sobie szybko ją przeczytać. Szanowny panie ministrze, zwracamy się do pana z prośbą o dokonanie zmiany na pomniku ku czci ofiar zbrodni OUN-UPA znajdującym się na skwerze Wołyńskim w Warszawie. Prosimy o zawieszenie tablicy z informacją, że pomnik wzniesiono ku czci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu oraz w województwach lubelskim i krakowskim w latach 1939-47. Zbrodnia oddziałów UPA wspieranych przez miejscową ludność ukraińską pochłonęła minimum 250 tysięcy polskich ofiar, mężczyzn, kobiet, starców i dzieci. Na pomniku widnieją jedynie słowa modlitwy, z której nie wynika, kto był oprawcą, a kto ofiarą tej straszliwej zbrodni. W obliczu wszechobecnego zakłamywania historii ze strony ukraińskich władz, nieprzyznawania się do dokonywanych zbrodni, zrzucania winy za ludobójstwo na Polaków, upamiętniania naszych oprawców i bardzo dobrze funkcjonujący banderyzm na terenie Ukrainy, obawiamy się, że przyszłe pokolenia Polaków mogą mieć narzucone od lat powoli przygotowywane i dopieszczone kłamstwo. Panie ministrze, prosimy pana o zareagowanie w tej jak ważnej dla nas Polaków sprawie. Nie ma narodu bez historii, a w tej chwili robi się wszystko, aby zapomnieć o tych bolesnych dla nas wydarzeniach i robi się wszystko, aby oczyścić z win naszych oprawców. Wszyscy chętni, którzy chcą podpisać tą petycję, mogą ją podpisywać poprzez internet na platformie Citizen Go. Jak również będziemy podpisy zbierać na comiesięcznych naszych spotkaniach. W dniu dzisiejszym też można, mamy listę oczywiście. W tej chwili chciałam poinformować, że od 11 dni, odkąd petycja powstała, mamy już ponad 700 podpisów. No i między innymi poparcie tak wielkich autorytetów jak księdza Isakowicza Zaleskiego. Jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest nasza pierwsza inicjatywa, ale nie ostatnia, ponieważ lista żądań pana prezesa Witolda Listowskiego jest bardzo długa i my postaramy się pomóc, a my bardzo wierzymy w to, że po prostu no, że mamy moc. Także miejmy nadzieję, że pomożemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz prosiłbym o zabranie głosu kolegę Pawła Karata-Michalika. Paweł jest
muzykiem, jest patriotycznym raperem z Warszawy. Śpiewa między innymi kawałki na temat Wołynia, na temat zbrodni ukraińskich, a także obok innego rapera narodowego, Macieja Ptaka Ptasznika. Paweł wchodzi w skład, jest członkiem naszego komitetu honorowego obchodów Narodowego Dnia Pamięci ofiar ludobójstwa ukraińskiego na Polakach, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Proszę bardzo, Paweł Michalik. Witam serdecznie wszystkich. Nie będę długo mówił, bowiem większość rzeczy istotnych już wcześniej powiedziano, najważniejszych. Chcę tylko powiedzieć, że jest trochę przykro, że jest tutaj tak mało osób i szczególnie, że jest tak mało młodych osób. Ja poprzez swoją muzykę, poprzez swoje działania staram się docierać do młodego pokolenia. Mam nadzieję, że na przyszłych spotkaniach będzie więcej młodzieży, więcej młodych ludzi, którzy może jeszcze zbyt mało są świadomi odnośnie tematyki Kresów, odnośnie tematyki rzezi wołyńskiej. Staram się oczywiście, podobnie jak inni moi koledzy, też raperzy, mówić o tym w swoich utworach, w swoich kawałkach. Mam nadzieję, że będzie też okazja 9 lipca tutaj jakiś mały koncert zrobić i dzięki temu być może, więc będzie więcej młodych ludzi. Jest to bardzo istotna sprawa, szczególnie wśród młodych ludzi, bowiem, tak jak mówię, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego problemu, o którym tutaj jest mowa. Byłem też kilkukrotnie na Ukrainie, we Lwowie. Widzę tam, jak duży jest to problem tego kultu Bandery. Wszędzie pomniki, wszędzie widać, że oddają mu hołd, oddają mu cześć. Jest to też obrazoburcze, jak w polskim kościele od ponad 500 lat parafii Świętej Marii Magdaleny wchodzi się, jest od razu zdjęcie Bandery. Okazuje się, że kościół ten jest wykorzystywany do prób, do koncertów zespołu banderowskiego. Jest to moim zdaniem i nie tylko moim, tak jak większości Polaków, obrazoburstwo naszej kultury, naszego kraju, naszej ojczyzny. Oprócz tego trzeba to właśnie mówić, że jest duży problem, coraz więcej Ukraińców w naszym kraju, także w naszym mieście. Także oczywiście, tak jak mówię, no trzeba pomagać, jednakże trzeba pamiętać też o tym, jak wiele zbrodni, jak wiele straszliwych rzeczy wyrządzili ich dziadkowie i oczekujemy od nich, że nie będą oni oddawać kultu Bandery, nie będą czcić tych swoich pseudobohaterów, bowiem są to tak naprawdę zbrodniarze, są to osoby, których nie można jak w żaden sposób wychwalać. Trzeba potępić to i mam nadzieję, oczekujemy także od Ukraińców, że potępią oni wszystkich banderowców. Także dziękuję serdecznie i zapraszam na następne spotkania. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, proszę jeszcze o zabranie głosu kolegę Rafała Sawickiego z Narodowego Świtu. Witam wszystkich serdecznie. Chciałem przedstawić taki krótki apel. Zbieramy się 11 każdego miesiąca po to, żeby przypomnieć politykom o bardzo istotnej sprawie dla polskiego społeczeństwa. Tą sprawą jest ludobójstwo kresowe, błędnie nazywane rzezią wołyńską. Dlaczego błędnie? Bo zagłada obywateli polskich miała miejsce nie tylko na Wołyniu, ale na całych Kresach Rzeczpospolitej. Były to całe rodziny, dzieci, starcy i kobiety. I nie ginęli oni w walkach, gdzie żołnierz stawnął naprzeciwko żołnierza, ale byli bestialsko mordowani. Ogrom tych zbrodni dokonanych przerażał nawet niemieckiego okupanta, bo na Polaków nie marnowano kul, ale zadawano im cierpienia niewyobrażalne, a po śmierci pastwiono się jeszcze nad nimi. Dziś my, potomkowie bezbronnie pomordowanych i w imieniu ocalałych, domagamy się uczcienia ich pamięci. Jesteśmy tu po to, żeby głos nowego pokolenia dotarł do rządzących, aby godnie uczcić
pamięć tamtych dni. Nie może być porozumienia i wspomagania wrogich nam narodów i to nie tylko dotyczy Ukrainy, ale także Litwy. Dziś na terenach tych państw Polacy są mniejszością dyskryminowaną. Pomniki i miejsca pamięci są bezczeszczone przez nieznanych sprawców, a do naszego narodu nienawiść bezustannie podsycana. W interesie naszego rządu jest zachowanie poprawnych relacji z Ukrainą, nie zapominając przy tym, że ten kraj nie panuje nad swoim terytorium. Wmawia się nam, że musimy im pomagać, gdyż walczą o swoją... suwerenność, a jednocześnie nie reagują na gloryfikację katów i morderców Polaków sprzed 70 lat. Ten sam rząd nie robi nic, aby ofiary tamtych wydarzeń upamiętnić. I to w imię czego? Dobrych relacji? Przecież to właśnie oni potrzebują naszej pomocy, a nie odwrotnie. Czy pomoc finansowa, wspieranie międzynarodowe im udzielane jest wykorzystywane do walki o odzyskanie utraconego terytorium? Nie. Natomiast rząd i parlament Ukrainy ciągle wykonuje nieprzyjazne wobec nas gesty. Co więcej, nie są w stanie zapewnić własnym obywatelom bezpieczeństwa. Bo czy w normalnym kraju można chodzić z granatnikiem po ulicach? Chyba że w Somalii lub Afganistanie. Rząd Rzeczpospolitej nie może dalej takiej sytuacji ignorować, nie może także ignorować nas. Będziemy domagać się ustanowienia Dnia Ludobójstwa Kresowego aż do skutku, bo my, polscy patrioci, potomkowie niewinnie pomordowanych, jesteśmy to winni naszym przodkom. Tak samo rząd i parlament naszego kraju nie może wymazać z historii w imię poprawnych relacji, których między naszymi krajami nie ma. Natomiast są groby często zapomniane naszych przodków na stepach i lasach ukraińskich, gdzie krew niewinnych ofiar po 70 latach woła o pamięć. To my, nowe pokolenie, musimy i chcemy walczyć o ich pamięć i nie są to tylko czcze słowa. Będziemy tu zawsze 11 każdego miesiąca, aż do momentu, kiedy nasz postulat nie zostanie spełniony. Czołem Wielkiej Polsce! Dziękuję bardzo. Jeszcze na zakończenie proszę o zabranie głosu pana prezesa Listowskiego. Proszę państwa, kilka dni temu otrzymałem list. List od pana Mariusza Gierusa. Pan Stanisław Sokowski wie, o kogo chodzi. Ten list jest dramatyczny. Polacy w Ameryce ufundowali pomnik, który miał powstać w Jeleniej Górze. Pan Gierus do mnie się zwraca, że ten pomnik może powstać w każdym innym mieście. W czerwcu będzie do odbioru w Gliwicach. Jest gotowy, jest opłacony. Jeżeli Polska go nie będzie chciała, to zostanie odesłany do Stanów Zjednoczonych. My powinniśmy wszystko zrobić, żeby znaleźć godne miejsce dla tego pomnika. Jeżeli nie tam, w Jeleniej Górze, to najlepiej byłoby, żeby on stanął w centralnym miejscu w Warszawie. My wiemy, że w Gliwicach również opłacono i został odlany pomnik wiele, wiele lat temu. Pomnik tego słynnego wianuszka na drzewie. Do dnia dzisiejszego my niestety tego pomnika nie mamy. Musimy wszystko zrobić, żeby pomnik stanął w centrum Warszawy, żeby dobra zmiana, która objęła teraz rządy, żeby ta dobra zmiana doprowadziła do tego, żeby w Warszawie powstał pomnik ludobójstwa Polaków tam na Kresach, żeby powstało Muzeum Kresów i żeby powstał Instytut Kresowy. Dziękuję państwu wszystkim za obecność. Dziękuję bardzo. Jeszcze powtórzę pewne ogłoszenia. Ci z państwa, którzy chcieliby posłuchać jeszcze dzisiaj pana Stanisława Srokowskiego w jego dyskusji z doktorem Leszkiem Sykulskim, zapraszam już za pół godziny na ulicy Wspólnej 51. Spotkanie dotyczące upadek Ukrainy, upadek cywilizacyjny i geopolityczna klęska. Co do najbliższych spotkań dotyczących problematyki kresowej, manifestacji i tak dalej,
To po pierwsze ogłaszamy kolejną miesięcznicę. Już była tutaj mowa, pan prezes mówił. 11 maja spotykamy się pod ambasadą Ukrainy o godzinie 17. To będzie czwartek, godzina 17 w Alei Szucha. 10. miesięcznica kresowa, tak jest. Ja już się pogubiłem w tej numeracji, ale prezes czuwa. Natomiast wcześniej, no w ogóle obrodzi nam w spotkaniach pod ambasadą Ukrainy, 28 kwietnia przypada dokładnie 70. rocznica operacji Wisła. Proszę Państwa, Ukraińcy stawiają operację Wisła na równi z ludobójstwem dokonanym na Polakach. Oczywiście jest to bzdura, bo przesiedlenie 150 tysięcy Ukraińców na ziemię odzyskane nie może być w ogóle porównane z wymordowaniem prawdopodobnie ponad 200 tysięcy Polaków w Małopolsce Wschodniej, na Wołyniu, a także w województwach lubelskim, krakowskim, czyli nawet na terenach, które obecnie wchodzą w skład państwa polskiego. A żeby powiedzieć Ukraińcom wprost, że operacja Wisła była słuszna, że operacja Wisła zakończyła ludobójstwo dokonywane na Polakach i na innych obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej, spotykamy się w piątek 28 kwietnia o godzinie 17 pod ambasadą Ukrainy w Alei Szucha. No i oczywiście prosimy też o propagowanie wśród osób znajomych, wśród osób zaangażowanych, wśród osób czujących ten temat pamięci o ofiarach ludobójstwa, że obchody społeczne odbędą się w niedzielę 9 lipca. Rozpoczną się mszą świętą o godzinie 13 w katedrze Wojska Polskiego, w katedrze polowej Wojska Polskiego przy ulicy Freta. Natomiast przy ulicy Długiej, przepraszam. Natomiast po mszy odbędzie się marsz kresowy. Zakończenie będzie między innymi apelem poległych oraz uroczystą salwą honorową kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Koniec marszu i koniec uroczystości będzie przygrobie nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego. Równocześnie dwa dni później będą się odbywały państwowe uroczystości. Nie mamy dokładnie programu tych uroczystości, ale na pewno będą one między innymi na skwerze wołyńskim na Żoliborzu. Również 11 lipca planowana jest nasza comiesięczna demonstracja, czyli kolejna miesięcznica kresowa. Ale mówię, centralne uroczystości społeczne, ogólnopolskie, na które przyjadą poczty sztandarowe kresowian z całej Polski. Myślę, że będą też osoby w strojach regionalnych, czy to z różnych części Polski, na przykład górale, czy w innych strojach swoich uroczystych. Zapraszamy na te obchody w niedzielę 9 lipca. Dziękuję bardzo za przybycie. Zapraszam na wykład, który będzie za niecałe pół godziny. Do widzenia Państwu. Czołem Wielkiej Polsce. Ogłaszam nasze zgromadzenie za zamknięte.